Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jest ze mną pani poseł Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzisiaj w imieniu 1/3 posłów należących do Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, posłów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, złożyliśmy do pani przewodniczącej Elżbiety Kruk wniosek w trybie artykułu 152 ust. 2 regulaminu Sejmu o zwołanie posiedzenia komisji poświęconego wyjaśnieniu okoliczności i przyczyn zwolnień dziennikarzy z publicznego radia i publicznej telewizji po wejściu w życie ustawy z dnia 30 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i zmianie kierownictwa obu mediów. Formuła tej zwołanego posiedzenia jest taka, że w ciągu 30 dni pani przewodnicząca Krukowa jest zobowiązana zwołać to posiedzenie. Temat ma jasno sformułowany, także jasno ma sformułowanych gości. Prezes Telewizji Polskiej S.A., pani prezes Radia Polskiego S.A., przedstawiciele Towarzystwa Dziennikarskiego, które tutaj jako jedyne ze środowiska w tej chwili bardzo aktywnie broni dziennikarzy zwalnianych, czy przynajmniej prowadzi monitoring tej sytuacji. Oczywiście pozostałych stowarzyszeń dziennikarskich, bo nie widzimy powodu, żeby im odpuszczać. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz, jeżeli zechcą przyjść, tych, którzy byli zwolnieni, czy będą zwalniani, bo podejrzewam, że w ciągu tych 30 dni ta lawina czystek w mediach publicznych się do końca nie zatrzyma. Nasza konferencja poświęcona sytuacji w mediach, nasza platformy z wtorku, wtedy około 100 osób było zwolnionych. Sądzę, że do dzisiaj jeszcze jacyś przybyli. Tutaj mamy nowe niepokojące informacje, że nie tylko, że się ich zwalnia, ale zamyka się przed nimi drzwi. To znaczy po prostu są osobami z wilczymi biletami, którzy nie mogą przestąpić progu tych instytucji swoich macierzystych. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, no, mamy właściwie już nawet nieodparte wrażenie, ale pewność, że pluralizm w mediach publicznych się zakończył. Pluralizm doboru tematów, obiektywności, przekazywanych wiadomości. Dzisiaj wydaje się często, że telewizja Trwam jest bardziej obiektywna niż media publiczne. Mogę tutaj przytoczyć chociażby informacje z ostatnich dni, kiedy po dużym proteście rolników w TVP Info podało, że było ich kilkuset, a tak naprawdę w tym proteście, w marszu przed Sejmem uczestniczyło kilka tysięcy osób. Skutkuje to tym, że dziennikarze sami odchodzą albo są z kretesem zwalniani, że się boją. A jak dziennikarze będą się bać, to kto będzie zadawał trudne pytania w imieniu Polek i Polaków. Polacy mają prawo do rzetelnej informacji, to prawo daje im Deklaracja Praw Człowieka, Konstytucja czy prawo prasowe. Dlatego będziemy pytać na komisji o standardy w mediach publicznych, o tym, czy zbliżamy się do BBC, czy może do Białorusi, czy to są standardy Orbana, czy może Erdogana. Tak trudnej sytuacji w mediach publicznych chyba do tej pory nigdy nie było. Będziemy pytać o pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości, obecne władze mediów publicznych, czy naprawdę najlepszymi wzorami dla ich postępowań są wzory autorów stanu wojennego, ponieważ dokładnie taka sama operacja wobec dziennikarzy o takiej skali i z takimi konsekwencjami odbyła się, a wiem o tym, byłam uczestnikiem tego, czy podmiotem takiej operacji w roku 1982. Wtedy negatywnie dziennikarzy weryfikowano, wyrzucano i zamykano przed nimi drzwi instytucji, w której wcześniej pracowali. Także oczywiście dotyczyło to, bo wtedy takie tylko było mediów publicznych. Więc nie ma zgody na takie postępowanie i nie ma też zgody na milczenie wokół tego. Zadziwiające jest, że właściwie, tak jak mówię, poza tym Towarzystwem Dziennikarskim za wielkie milczenie jest, nie wiem, czy to już jest strach, o którym mówi pani poseł, być może tak, czy to jest taki
pogodzenie się z tym, że tak musi być. Oczywiście te zwolnienia mają swoje odbicie w programie. No to jest jasne, że wylatują ci, którzy, tak jak to było w ubiegłym, właśnie w ubiegły poniedziałek, kiedy wyleciały trzy dziennikarki, wydawczynie właściwie, które miały inną wizję wiadomości w telewizji publicznych. Więc ponieważ ta wizja nie zgadzała się z wizją kierownictwa i linii propagandowej Prawa i Sprawiedliwości, to dziewczyny wyrzucono natychmiast z pracy.